tu Mary Kayden, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku First Looka The Sims 4 Psy i Koty. Dzisiaj, tak jak obiecałam, zajmiemy się tworzeniem naszego własnego kota. I jestem mega ciekawa, jak to wygląda. Już ten kotek, który mi się tutaj pokazał, jest tak słodki, on wygląda tak ładnie. I ma takie śliczne animacje, po prostu jestem zakochana. A teraz zobaczmy, co my tu mamy. Możemy tworzyć od razu kocie. Oj, jakie maleństwo! Ale słodziaczek! Możemy tworzyć dorosłego kota i kota seniora. Tak, trochę siwy się zrobił. Może zostajemy na razie przy dorosłych kotach. Możemy wybrać też głos. A, jeszcze jest głos Chopa, okej. Okay. Ale śmiesznie. I mamy różne cechy. Zobaczmy, ile jest tych cech. O, jaki on jest słodki. Dobra, co my tu mamy? Broniące terytorium. Te koty bronią swojego terytorium i zachowują się agresywnie wobec nieznajomych. O, jaki syczący! Ciekawski. Te koty są wyjątkowo ciekawe swego otoczenia i lubią dogłębnie badać rozmaite obiekty w domu. Ojej, jakie słodkie są te animacje. Jak tu się będę rozpływała. Indywidualista. Te koty uwielbiają się wyłączać po okolicy, prawie jak dzikie zwierzęta. Nie musisz się jednak obawiać. Wizja pełnej miseczki zawsze w końcu ściągnie je do domu. Okej. Okay. Ciekawe jestem, czy dla psów są inne cechy. Pewnie są inne obrazki, ale może cechy są podobne. Leniwy. Te koty uwielbiają drzemki, unikają zbędnego wysiłku, w związku z czym rzadko dokazują skacząc po meblach czy drzewach. Tu po drzewach też mogą skakać. Miałkliwy. Te koty uwielbiają wyć do wtóru śpiewającym Simą. Mogą też dawać popisy wokalne na życzenie. O, przyjazne. Te zwierzaki zwykle przyjaźnie odnoszą się do innych Simów i chętnie się z nimi witają. Ale fajne. Oh my gosh, jakie te animacje są słodkie. Płochliwy. Te koty boją się dosłownie wszystkiego. No dobrze, prawie wszystkiego. Do tego lubią się chować po kątach. Rozbrykane. Te koty są wyjątkowo aktywne, uwielbiają skakać i biegać. Rozrywkowy. Te zwierzaki uwielbiają... Ojej, jakie to słodkie zabawki i chcą się bawić nawet wtedy, gdy nie są podekscytowane. Dobra. Ale te w ogóle ikonki są mega urocze. Rozwydrzony. Te koty są rozpieszczone do granic możliwości. Reprymendy rzadko miewają wpływ na ich zachowanie. Samotnik. Te koty naprawdę nie potrzebują właścicieli. Trzymają się z nim tylko dlatego, że dostają od nich jedzenie. Sprytne. Te koty szybko się uczą. Zdaniem niektórych rozumieją nawet, co się do nich mówi w Simlish. O, takie ładne w okularkach. Dobra, uczuciowy. Te koty naprawdę kochają swoich właścicieli i starają się jak najwięcej czasu spędzić w ich towarzystwie. Tu mamy błochate. Te koty są bardziej błochate niż zwykle bywa. W związku z tym będą też dostawać więcej sierści. Ojej, kłaczek. Złośliwy. Te koty wróżą kłopoty. Często okazują nieposłuszeństwo, do czego można nawet je zniechęcać. O, zrobiłeś kubkę! Oh my. Naprawdę? Okej. Okay. Łowca. Te koty uwielbiają wyprawiać się na łowy. Po wypuszczeniu się na przechadzkę często przynoszą do domu różne zdobycze. I żarłok. Ale wielka miska. Te zwierzaki znacznie częściej zaglądają do miseczki i bardziej bluzą przy jedzeniu. Okej, okay, ale fajne. I tu mamy kot pręgowany. To jest chyba jako rasa. Aha, możemy chyba nazwać naszą rasę. A ja bym chciała dowiedzieć, gdzie wybieramy rasy. Bo tu mamy ten cały kreator, ale... Najpierw zobaczymy rasę tu. Aha, możemy chcieć zobaczyć naszego kota w różnych pozycjach. Ojej, rozumiem. Jak chcesz malować brzuszek? To kotek ci się... Jaki słodki! Oh my gosh! Nie mogę. To jest zbyt słodkie. Dobra, zostawmy tak i wybierzmy rasy. O, tutaj mamy rasy. Tu mamy umaszczenie. Aha, tu wybieramy jakby każdy kolor osobno, ale super. Tutaj mamy umaszczenia, a nie rasy. Myślałam, że je tak wszystkie przeklikam. Wow, ale ten ładny. No oczywiście myślę, że potem możemy je edytować, bo widziałam takie różne dziwne wersje kolorystyczne kotów na zdjęciach. Wow, takie syjamki. Ale ładne. Ale super. Mega mi się podobają. O, te są takie trochę dziwne właśnie.
No. Te mi się nie do końca podobają. Wolę takie naturalne koty, niż takie, co wyglądają, jakby były pomalowane. Wow, ale mega dużo jest tych kolorów na początek. Ale ładne władki. I z białymi skarpeteczkami. Wow. Tygrysek, tygrysek. Ale takie ładne, śliczne. Bardzo mi się podobają. Spójrzcie, ile tu jest kolorów. Takich domyślnych, mega dużo. Wow, ale ładny. Ślicznie, śliczne. Dobra, a zobaczmy, gdzie się wybiera rasę. Bo to mnie też ciekawi, gdzie wybrać rasę kota. Kształt głowy, wąsy, sylwetka. Rasy są. Dobra, jedziemy. Mamy kot abisyński. Różne wersje kolorystyczne. Jo, tutaj jest amerykański bobtail. Ładny. Ja czekam na Brytyjczyka. Amerykański długowłosy. To jest kot amerykański krótkowłosy. Okej. Okay. Amerykański szorstkowłosy. Balijski. O, jaki ładny. Bengalski. Też śliczny. Tutaj mamy birmański. Fajnie wyglądają te koty. Kot czarny. Okej, okay. Ciekawa rasa. Kot bombajski. Brytyjski. To jest długowłosy. Tak, brytyjski długowłosy. O! A tu mamy brytyjskiego krótkowłosego. Tak. Się zatrzymałam dłużej, bo moje koty to są brytyjskie krótkowłosy. No nie, tak się zastanawiam, czy są podobne. Czekajcie, przy nich się na sekundkę zatrzymam. Zobaczmy to umaszczenie. Na przykład jakbym miała wybrać taką mgiełkę, to bym potrzebowała kota, który ma coś w tym stylu. Troszkę podobnie, ale nie do końca. Zobaczmy czarne na przykład. No wyglądają trochę jak Brytyjczyki, chociaż moje wyglądają trochę inaczej. Nie są aż tak mega bardzo podobne. Moje nie mają aż takiej klaty. Fajne mają duże głowy. Można tak głowę samą powiększyć? Nie, ona już jest powiększona. Okej. Okay. Dobra, wróćmy do tych ras. Jakie ten... O, Brytek. Jaki słodki. Dobra, wróćmy do tych ras. Rasy. Skończyliśmy na Brytyjczykach, oczywiście. Gdzie to było? Brytyjczyk. Tutaj. Tu mamy burmański. Tutaj jest trójkolorowy. Okej, okay. Ciekawa rasa. Kartuski. Color point, krótkowłosy. Okej, okay. Nie wiedziałam, że jest rasa color point. Wydawało mi się, że color point to bardziej umaszczenie, bo mgiełka ma umaszczenie color point, ale okej. Okay. Kornwalijski. To jest łodziak. Devon Rex! O, Devony mi się mega podobają. Chciałabym bardzo Devony. One mają takie specyficzne futerko. Nie do końca tutaj jest moim zdaniem oddane, ale słodki jest. Mają takie duże uszy. Słodziak. Egipski mał. O, jaki ładny. German Rex. Hawański. Tutaj himalajski. O, himalajski mi się mega podobają. One są takie słodkie, takie puchate. Japoński bobtail. Tak, ma krótki ogonek. To jest syjamski? Nie, jawajski. Myślałam. Ma takie umaszczenie syjamskie trochę. Korokat. Jakie uszy. Kurtuiski bobtail. Laperm. Kot wilkołaczy? No wiecie? Nie słyszałam o takim.
Maine Coon! O, one są piękne też. Mają piękne ogony. Wow, ale puchate. Co tutaj dalej jest? Manx? Też ma takie futerko śmieszne i krótki ogonek. Norweski leśny. Też mi się mega podobają norweski leśne. Śliczny. Tutaj Ocikat. Też fajny. Kurde, wszystkie mi się podobają, koty są takie piękne. Najchętniej te miała wszystkie. Ciekawe, jaki jest limit zwierzaków w domu. Kot orientalny długowłosy. A ma pyszczek. Krótkowłosy. Perski. O, persa też kiedyś bardzo chciałam mieć. Takiego rudego, ale ładny. Shop? No tak, to słyszałam, że ma być shop w kotach. Śmiesznie. I można mieć shopa w domu jako zwierzątko domowe? Albo lisa, bo w psach chyba są lisy. Ragdoll. Piękny. Też mi się mega podobają. Rosyjski, niebieski. Fajny. Savana. Szkocki, zawiło uchy. O, ale ma słodkie te uszka. Tutaj jest birmański, tak? Nie, syjamski. Syberyjski. Singapurski. Czyli nawet singapurskie też mają krótkie ogonki, ale jak widać nie. Somalijski. Sphinx. O, takie. Taki łysy, taki słodki. O, słodkie są. Pręgowany. Tonkijski. Angora turecka. O, też ładne. Miała fajne kolorowe oczy. A tutaj kot czarno-biały. Okej. Okay. To są wszystkie rasy. A można, patrzcie, krzyżowanie ras. Ale śmiesznie. Możemy na przykład, nie wiem, skrzyżować ragdoll z persem na przykład. I tu mamy przykładowe krzyżówki tej rasy. Okej. Okay. Śmiesznie. Śmieszne koty mogą z tego wyjść, naprawdę. Albo takie dwa całkiem różne. Weźmy takiego na przykład z takim puchatem syberyjskim. Okej. Okay. Śmieszne. Możemy zobaczyć, jak wyglądały ich dzieci. Dobra, weźmy sobie jakiegoś takiego podstawowego kotka. Nie, na przykład tego czarno-białego. I nie, już nie chcę krzyżować. Zamknij mi ten ekran krzyżowania. Wybierzmy czarno-białego. O, jaki słodki! I zobaczmy tutaj różne opcje, bo też koniecznie muszę to zobaczyć. Tutaj mamy sylwetkę. Są trzy sylwetki do wyboru. Okej. Okay. Taka z taką klatą bardziej na przykład postawną. Możemy wybierać ogonki. Albo długi, albo krótki po prostu, okej. Okay. Tu możemy wybrać umaszczenie, to już po umaszczeniu chodziliśmy, co? Mnie się bardzo podobają te takie prążki też, fajnie wyglądają. Albo te władki, weźmy takiego władki któregoś, takiego trikolorka. O, jaki ładny. No tu możemy się bawić umaszczeniami, możemy, losowo możemy. Albo możemy tak wybierać każdy kolor osobno. Fajne, fajnie, że jest aż tyle opcji tak do pasowania. Tutaj mamy sierść. Aha, możemy wybrać jaką chcemy długość, żeby sierści miał. Tu mamy tak całkiem bez. I te różne rodzaje sierści. To jest jakby właśnie, jakby miał samą skórę. Tak jak sfinksy. Fajnie. Ubranie zwierzaka, może zobaczymy to na końcu. I tu mamy tryb malowania. Dobra, ale to... O, nie chcę jeszcze malować. Proszę mnie wypuścić z trybu malowania. Zobaczmy jeszcze właśnie, jak bardzo możemy się bawić tak przeciągając, bo... Właśnie szczegółami. Kształt głowy. Możemy wybrać różne kształty głowy. O, taki persikowaty. Ale fajnie. Możemy wybrać różne uszy. O, takie okrąglutkie są. No i możemy też... Wow, zmieniać kierunki, wszystko. Tak jak przy simach właśnie. Możemy się wszystkim bawić. Kształtem głowy też podejrzewam, że tak, wszystko możemy sobie przeciągać. Noski. O, jakie ładne. Jak patrzcie, jakie ładne kolorki. Wow, takie z plamkami w ogóle. Ale to jest słodziaśne.
Możemy wybrać różne noski. Podejrzewam, że no, też możemy właśnie wszystko przesuwać. Super to jest. Fajnie siedzi, tak oddycha. Wąsy! Wow, mogę wybrać różne wąsy. I kolor wąsów nawet mogę wybrać, taki różowy. Okej. Okay. A mogę edytować wąsy? Nie, wąsów już nie mogę, bez przesady, tak? oczy. Takie malutkie, różne kształty oczu. Ale fajnie. I oczywiście różne kolory. I można osobno wybrać prawe i lewe oko. Śmiesznie. Oczy, myślę, też możemy tutaj dostosowywać. No wiecie, to jest dużo zabawy, tak jak przy Simach w KAS możemy robić wszystko. Okej. Okay. A tu jest właśnie już ten tryb malowania. Jeszcze sylwetkę chyba też możemy... Chodź, wstań. Przy sylwetce też możemy wszystko przeciągać. Łapki możemy zmniejszać, powiększać stopy. Możemy ogon, wow, możemy zrobić taki puchaty albo taki chudy. Możemy mu zmieniać sylwetkę. Możemy zrobić takiego chudego. Szyję też można tak skracać albo wydłużać, ok. Powiększyć całą głowę możemy. Możemy sobie robić co chcemy. Zobaczmy ten tryb malowania. Tylko mi by się przydało, żeby zobaczyć ten tryb malowania, wzięlibyśmy jednokolorowego kota. To był gdzieś taki jednokolorowy? O, tylko weźmy na przykład na białym. O, totalnie biały kot. Potem zobaczymy ubranka. O czym wyszły mu trochę za zowate. Dobra. I co my tu możemy robić? Mamy różne pędzle. I możemy malować po nim, ale śmiesznie. Możemy takie cętki nakładać. Mam tylko taki pomarańczowy kolor wybrany. Możemy go pomalować jak chcemy. Taką łatką na przykład. Ale fajnie, są różne pędzle. A, i to symetrycznie działa. A można wyłączyć to symetrycznie, czy nie? Tak się zastanawiam. Ustawienia pędzla. Aha. Patrzcie, tu można kąt, pod jakim to jest. Są stemple, są szablony. Aha, tutaj jest, że odbicie lustrzane. A tutaj jest, aha, wypełnienie kolorem. Okej. Okay. I mogę wyłączyć to odbicie lustrzane. Ja bym na przykład chciała zrobić kotkowi serduszko. Czasami się rodzą takie zwierzaki z serduszkiem, znaczy z łatką. W kształcie serduszka, to jest mega słodkie. O, możemy zrobić naszemu kotu serduszko. Albo jakieś inne łatki. Możemy, jeśli nasz kot na przykład, wiecie, macie jakiegoś dachowca albo kota jakimś niestandardowym umieszczeniu, możecie dopasować wszystkie łatki tak jak chcecie. Mega super. Mogę mu dać cętki jakieś takie. A zobaczmy ten tryb stempelków. O, tu jest serduszko. A jest gumka? Ja bym chciała wygumować. Gumka R. Tylko jakoś mi nie wychodzi to gumowanie. Muszę chyba... Próbuję włączyć gumkę, ale mi nie wychodzi. Tu możemy pobrać kolor. Dobra, wypełnimy go kolorem na... szary na przykład. O! Jestem, jak ta gumka ma działać. No ale dobra. Na pewno się jeszcze ogarnie. A tu co jest? Tryb malowania detali. To tak zbliżę aż. Ale to chyba tylko na pyszczku. Aha, to są takie te szczegóły, na przykład nos. Albo tutaj. On mi nie pozwala po głowie, tylko po tych innych miejscach. Okej, okay, czaję. Teraz mamy tę symetrię włączoną. Wyłączmy i zobaczmy te stemple. Może nie na fioletowo. Ja bym chciała takiego... Zrób się rudziaszkiem. Albo weźmy takiego brązowego. O. I zobaczmy te stemple. Mamy różne stempelki.
zabawkę i na przykład chcemy dać naszemu kotu takiego królika i no problem. Albo taki kryształek. Chociaż osobiście wątpię, żebym tworzyła koty. Albo psy z takimi jakby, wiecie, rzeczami. Tak, nawet kubka jest. Kaktus! Brzmi jak mój kaktus. Meduza. Wstań. Chociaż jak ktoś się chce pobawić w posiadanie kota z dziwnymi tymi. Mnie się bardziej podobają takie bardziej naturalne zwierzaki. Chociaż oczywiście no, niektórzy też jakoś farbują swoje zwierzaki. Widziałam takie przypadki. Ale mnie się dużo bardziej podobają naturalne. Może na przykład coś takie duże serce. O, jest łatka serca. Ale fajnie. Nad łatką serce bym się zastanowiła. Bo widziałam właśnie nawet, że takie zwierzaki się czasami rodzą, ale to jest bardzo rzadkie. Ale śmiesznie. A pokaż brzuszek. Jakby dać swojemu kotu na brzuszku, na przykład serduszko. Tak, taki super bohater. Albo rybki. Śmieszne to jest. A to jest jeszcze co? Szablony. Aha. Czekajcie, jak to ma działać? Ja bym chciała... Wypełnimy go kolorem całym? Mogę go wypełnić kolorem, czy już nie? Aha, bo tu jest na trybie szablonu, dobra. Jest jednokolorowy i tu mamy szablony. I na przykład bierzemy, powiedzmy, czarny. I jak to działa? Jestem w tych szablonach. Aha. Tutaj wiaderkiem zakolorowujemy. O, takie cętki. Możemy nakładać jedne na drugie. To nam pokazuje przez chwilę, jak to będzie wyglądało. Widzicie? Tak miga. Śmiesznie. Tak. Bardzo fajnie wygląda ten kreator. Naprawdę jest mega rozbudowany. Bardzo mi się to podoba. Teraz weźmy jeszcze jakąś inną rasę kota. Powiedzcie mi koniecznie, jaka rasa z tych kotów, które tutaj są, podoba wam się najbardziej. Ja oczywiście najbardziej się cieszę z Brytyjczyków. O nie, jemu zostają te kolory? A co zrobić, żeby... Aha, mogę tak wybrać w sumie. Nie mogę? Aha, muszę to odznaczyć. Dobra. Rozumiem. Mnie się mega podobają Brytyjczyki, no bo mam Brytyjczyki i bardzo się cieszę, że są Brytyjczyki. Ale te różne inne właśnie, te takie wcętki na przykład też mi się mega podobają. Albo ragdole, albo te himalajskie. Super to wygląda. Weźmy sobie jakiegoś kotka. Weźmy sobie jakiegoś kotka. Na przykład tego egipskiego mał, albo nie. Wybierzemy... Kurczę, jest tyle kotów, nie wiem, którego wybrać. Dobra, wezmę Bobtaila. Jest słodki. I zobaczmy teraz te ciuszki dla kotów. Wow. Pierwszy raz w ogóle się pojawia opcja ubierania kotów. Też nie sądzę, prawdę mówiąc, żebym z tego korzystała. Koty podobają mi się takie, jakie są. Poza tym koty nie przepadają za bardzo za tym, jak się je ubiera. A jak moje dziewczyny musiały nosić fartuszki po sterylce, to były mega nieszczęśliwe. Ale czasami na jakąś okazję, albo do jakiegoś specjalnego filmu. Tak, mamy taki melonik. Mamy głowę rekina. Okej, a jest niebieska? Biedny kotek. Tutaj mamy grzywę lwa z uszami. Chyba widzicie, jemu też się nie podoba. Kanapkę. Tosta. Jak on głupio wyglądał, tak silly. Aha, zdejmę to. Mamy, aha, bo to są różne kategorie. To są nakrycia głowy. Tu mamy obroże. No, obroże to jeszcze są w miarę normalne. Jemu strasznie się w futro wtapia akurat. Chociaż mi się wydaje, że koty z dzwoneczkami, jeśli w domu cały czas w tym chodzą, no to nie są zbyt szczęśliwe. Tutaj mamy z dzwoneczkiem kokardkę. Tu mamy taką zwykłą obrożę. I taką jeszcze z dzwoneczkiem. Taką skórzaną bardziej, też różne kolory. Tutaj mamy górne części ubioru. Czekajcie, zdejmę może tą obróżkę. Mamy sweterek. Przy okazji widzimy, jak się dostosowuje do kota. W ogóle tu mam jeszcze... Możemy wybrać, że jest nasz kot... grubaskiem umięśnionym. Na przykład tu jest taki chudy, nie? A może mieć też takiego spasionego kota. Fajnie te ubranka się dostosowują. Eł, 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 eł. Jaki kochany.
Sweterek. Sweterek dla kotka. Ciekawe, czy dla piesków będą inne ubranka, czy takie same. Weź pokaż wzorek. Wzorek z kotkiem, okej. Są różne wzorki sweterków. Nie, no moje dziewczyny by mnie po prostu obdrapały pazurami, jakbym próbowała im ubrać coś takiego. No, śmiesznie wyglądasz. Możesz stać? Tu jest taka koszulka bardziej. On fajnie pozuje. Tutaj jakaś kamizelka. Jakie on słodkie miny robi w tym. Też z różnymi wzorkami. I tu z kapturem w kropki. On robi przesłodką minę, po prostu nie mogę. Nie mogę się na niego napatrzeć, jest tak piękny. I tutaj jeszcze stroje. A to takie bardziej przebrania całe. Możemy być jakimś takim taco. Okej. Taco w różnych kolorach. Tutaj jest przebranie za jakiegoś chińskiego wojownika w zbroi płytowej. Nie wiem. Tu jest smok. Okej. Jaki bakłażanowy kolor. Chociaż teraz ze Spike'em mi się kojarzy. Z My Little Pony. I tutaj sushi. Kotek sushi. Okej. No. I to są chyba wszystkie takie rzeczy, jakie możemy... A, możemy stroje wybierać. Kilka na co dzień stroje możemy wybrać. Okej. Ale ja chyba nie będę wybrać moim zwierzakom stroi. Okej. Ale słodziaki. Bardzo mi się podobają. Koniecznie dajcie mi znać, która rasa kota wam się najbardziej podoba, jakie cechy. Mnie się podoba na przykład to. Dokładnie wygląda. Jest sprytny. Albo uczuciowy kotek, żeby przychodził na kolankę i w ogóle. Jestem mega ciekawa, jak te koty będą się zachowywać. Także nie mogę się naprawdę doczekać, żeby nimi pograć. Pieskami oczywiście też się nie mogę doczekać, żeby pograć. No ale jednak moje serce bardziej bije dla kotów. Także w tym odcinku to było już wszystko, bo i tak jest dosyć długi jak na oglądanie samych kotów, ale widzicie, tu jest masa rzeczy do oglądania. Masa przesłodkich kociaków, w ogóle te animacje, tak jak one patrzą, jak przekręcają główkami, jestem zachwycona. Bardzo mi się podobają. Dajcie mi koniecznie znać, która rasa wam się najbardziej tutaj podobała, albo ogólnie co w tym kreatorze wam się najbardziej podoba. Mnie się podoba, że właśnie można tak wszystko co do łatki pojedynczej sobie dopasować, możemy wszystko wybrać, możemy wszystko skustomizować, to trochę przypomina kreator stylu z trójki, za którym tak wszyscy tęsknią, ja też. Także to jest moim zdaniem mega fajne, że możemy aż tak bardzo mieć wpływ na wygląd naszego zwierzaka. I małe kocięta są też takie słodkie, też mają od razu trzy cechy. A małe kocie... dla małych kociąt nie ma po prostu ubranek, ale też tak samo możemy pomalować naszego małego kociaczka, możemy mu zrobić stempelek w kształcie serduszka na pupce. Możemy na przykład chcemy przekręcić. O! Jest! Serduszkowy mały kociaczek! Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. W kolejnym odcinku przyjrzymy się tworzeniu psiaków, także kolejny odcinek będzie poświęcony kasowi psiakowatemu. Być może niektóre rzeczy się będą powtarzać, to jeszcze zobaczymy, ale teraz jestem mega ciekawa, jak tutaj wyglądają pieski, jakie są rasy i w ogóle wszystkiego, także zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z tworzeniem psiaków. Jeśli ten wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, napiszcie koniecznie, jaka jest wasza ulubiona rasa kota i ogólnie, czy lubicie koty, ja uwielbiam koty. Możecie też napisać, jeśli macie rasowe koty, czy jest tutaj rasa waszego kota. W sumie też jestem ciekawa. No, ode mnie to tyle. Żegnam się z wami razem z tym słodziakiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy tworzyć pieska. Pa!